Panie Przewodniczący, za przypomnienie. To ważna sprawa. Z rzeczy ważnej do sprawy dowiedzieliśmy się, że pan poseł Chlebowski nie przeklina. Czasami, panie pośle, tak. Panie pośle, umówmy się tak. Mija 4. godzina przesłuchania. Tośmy sobie pogadali, porobiliśmy sobie komplementy. Dowiedzieliśmy się, że ustaje, że afery hazardowej nie było. A pan właściwie w sposób nadzwyczaj prawidłowy wykonywał ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora. I mamy teraz dwa wyjścia, panie pośle. Pierwsze wyjście to, że przeprosimy się wzajemnie, że się tu zaprosiliśmy, że się spotkaliśmy. A drugie wyjście jest takie, że rozpoczynamy śledztwo. Które wyjście pan wybiera? Panie pośle. To jest pytanie. Ale czy szanowny panie przewodniczący sprawy? Szanowny panie przewodniczący, no przyznam się szczerze, że ja od godziny 10 jestem, mówię to bardzo poważnie, wezwany przez komisję śledczą. Jestem święcie przekonany, że toczy się śledztwo. To ruszamy, panie przewodniczący. Dziwię się, że pan tego nie zauważył, naprawdę. To ruszamy. Panie przewodniczący, panie pośle, 31 sierpnia 2009 o godzinie 9:55 dzwoni pan do pana Ryszarda Sobiesiaka i umawia się pan w tym telefonie na spotkanie we Wrocławiu na Bielanach na godzinę 15:30. Skąd pan dzwonił? Dzwoniłem z własnego numeru telefonu komórkowego i nie dziwię się, że pan uważał, że dotychczas nie toczyło się śledztwo, bo ja już o tym powiedziałem. A gdzie pan był wtedy, jak pan dzwonił? Znaczy ja na pewno byłem w samochodzie. Ja w tym dniu miałem wyjątkowy dzień. Zawsze, kiedy przebywałem na Dolnym Śląsku, z racji pełnionej funkcji zdarzało się to bardzo rzadko. Kiedy już przebywałem na Dolnym Śląsku, to wtedy ilość moich spotkań, kalendarz moich spotkań był naprawdę obfity i podobnie było wtedy 31 sierpnia. Ale zapytałem, skąd, dokąd pan jechał? Gdzie, z Warszawy do Wrocławia? Czy po terenie pan jeździł? Nie, poruszałem się po Dolnym Śląsku, szanowny panie przewodniczący. Chciałem zapytać o następującą rzecz. O 10:38 Ryszard Bedryj rozmawia z Ryszardem Sobiesiakiem, w którym Ryszard Sobiesiak mówi w tej rozmowie. Będę we Wrocławiu o 15:30, to informacja dla ciebie. Wy się spotykacie o 15:00. Czy wie pan, z kim spotykał się o 15:00 pan Ryszard Bedryj? Nie znam pana Ryszarda, nawet nie jestem w stanie powtórzyć jego nazwiska, więc nie mam kompletnie pojęcia. Rozumiem. Ryszard Sobiesiak w tej samej rozmowie mówi do tego pana Ryszarda Bedryja następujące słowa. Ja o 15:30 mogę na chwilę wyłączyć telefon, bo się spotykam z gościem, który dla tych twoich z Legnicy coś tam ma pomóc i tak dalej. O 15:30 był umówiony z panem. Czy planowaliście bądź odbyliście rozmowę późniejszą, przesuniętą na temat czegokolwiek, co dotyczyło Legnicy? Muszę panu powiedzieć, panie przewodniczący, że nie przypominam sobie, dlatego że ja w Legnicy, jeżeli się spotykałem na przestrzeni tych ostatnich miesięcy, to z tego co pamiętam raz w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. A o KGHM-ie rozmawialiście? Szanowny panie pośle, nie przypominam sobie, żebyśmy rozmawiali o KGHM-ie. Ja oczywiście... Panie pośle, to nie jest przedmiot naszej komisji. Panie przewodniczący, uprzejmie informuję, że czerpię tą wiedzę ze stenogramów z CBA, który jest przedmiotem badania naszej komisji, więc przystąpię dalej do pytania. Dlaczego przełożył godzinę spotkania pan Józef Forgacz? Dlaczego pan nie zadzwonił do Sobiesiaka po prostu i powiedział, słuchaj, nie dojadę, zmieniamy godzinę? Szanowny panie przewodniczący, ja również złożyłem te stosowne wyjaśnienia w swoim oświadczeniu, ale powtórzę raz jeszcze. Ja tego dnia, oprócz trudnego kalendarza, miałem jeszcze problemy ze swoim samochodem, a rozmowa z panem Forgaczem była rozmową zaległą. Jeżeli pan wczyta się w stenogramy, to pan zauważy, że pan Forgacz żalił się panu Sobiesiakowi, że nie może się do mnie dodzwonić od kilku dni. Ja w tym dniu rozmawiałem z wielce szanownym panem ordynatorem, bo byliśmy w rzadkim kontakcie, podkreślam, ale rzeczywiście to lekarz, ordynator mocno zaangażowany w szpital. Nie, o faktach już teraz, panie pośle. Tak, oczywiście, o faktach rozmawiamy. Dlaczego pan nie zadzwonił osobiście do pana Sobiesiaka? Panie pośle, ja udzieliłem już tej odpowiedzi przed momentem. Tak, udzieliłem, szanowny panie przewodniczący. Pan świadek tej odpowiedzi, panie pośle. Pan Józef Forgacz dzwoni do pana... Rozmowa między panem Sobiesiakiem a Forgaczem wygląda następująco. Mówi pan Forgacz. Rysiu, dzwonił nasz kolega. Prosiłbym ci przekazał, prosił o dyskrecję i żebym przekazał ci to, że to spotkanie o 15:00 z Marcinem w Marcinkowicach na CPN-ie. Czy w Marcinkowicach na CPN-ie bądź na cmentarzu był jakiś Marcin?
Nie, oczywiście, że nie było i przyznam się szczerze, że nie rozumiem tej rozmowy. Kiedy ją odczytywałem, kompletnie nie rozumiem, bo myśmy się nie umawiali w żadnych Marcinkowicach, ani umawialiśmy się z żadnym Marcinem, więc ja tej rozmowy, proszę mi wierzyć, panie przewodniczący, nie jestem w stanie nawet zrozumieć. A pan Forgacz powiedział w tej samej rozmowie, żebym nie gadał i żebym ci przekazał informację, żeby dyskrecję zachować. Czemu pan prosił pana Forgacza, żeby zachował dyskrecję? Ja nie pamiętam, panie przewodniczący, czy ja prosiłem pana Forgacza o dyskrecję. Rozmawialiśmy i to, w jaki sposób, w jakich okolicznościach doszło do spotkania 31 sierpnia, ja naprawdę tutaj bardzo obszernie wyjaśniłem i uczyniłem to już tak naprawdę dwa razy. Ale panie pośle, nie, no ja rozumiem, ale możemy też się umówić tak, że pan może powiedzieć, że pan nie będzie odpowiadał na pytania i ja to też muszę przyjąć do wiadomości, to jest rzecz oczywista. Szanowny panie przewodniczący, ja protestuję. Przepraszam, teraz ja mam głos. Panie pośle, proszę nie stosować takich uwag, bo one wykraczają poza normalne zadawanie pytań. Przyjmuję do wiadomości, przepraszam i pana posła, i pana przewodniczącego. Przystępujemy dalej. O godzinie 15:06 pan Ryszard Sobiesiak znowu dzwoni do pana Forgacza i dopytuje się, czy na pewno przesunięte jest spotkanie i miejsce tego spotkania na godzinę 15:30, na godzinę 15:00 i mówi następujące słowa. Czekaj spokojnie, specjalnie do mnie mówił, żeby zachować dyskrecję. Czy tego pan poseł też nie pamięta, czy pan to powiedział? Oczywiście, że nie pamiętam i nie mam zamiaru, szanowny panie przewodniczący, komentować słów i pana doktora, i pana Sobiesiaka. Jeżeli pan Sobiesiak będzie na komisji, będzie miał pan naprawdę możliwość zadania tego pytania i pewnie pan usłyszy kompetentną odpowiedź w tej sprawie. Po prostu miałem nadzieję, że pan pamięta. A proszę opowiedzieć, o czym rozmawiał pan, ale tak już w punktach, z panem Sobiesiakiem na spotkaniu, kiedy już doszło do tego spotkania na tym cmentarzu. O czym rozmawialiście? Szanowny panie przewodniczący, ja już udzieliłem odpowiedzi na to pytanie, ale raz jeszcze powtórzę. Rozmawialiśmy, wszystko na to wskazuje, na pewno w kwestiach dotyczących Czorsztyna. Ja panu posłowi Urbaniakowi bardzo szczegółowo opisałem o tej rozmowie. Natomiast nie jestem w stanie odtworzyć całości naszej rozmowy. Raz jeszcze podkreślam, o czym powiedziałem wcześniej. Była to dla mnie naprawdę mało znacząca rozmowa. Na tym spotkaniu nie podejmowaliśmy żadnych jakichś ważnych spraw, zobowiązań, czegokolwiek. W związku z tym proszę przyjąć do wiadomości to, czego jestem praktycznie pewien, a nie to, żebym w jakimś sensie wymyślał tematy, bo jestem człowiekiem wiarygodnym i mam świadomość, że zeznaję przed komisją śledczą i mam również świadomość składania fałszywych zeznań. Nigdy bym się do tego naprawdę, panie pośle, rozumiem. Nie posłuży. Czy w tej rozmowie padały słowa CBA, totalizator sportowy? Nie, szanowny panie pośle, myśmy nie rozmawiali wtedy o CBA ani o totalizatorze sportowym. Tego jestem naprawdę pewien. Dobrze. Panie pośle, kiedy pan się dowiedział, że nastąpił przeciek, że pan Sobiesiak wie, że interesują się nim służby specjalne, precyzyjnie CBA? Kiedy pan o tym się dowiedział? Dowiedziałem się pewnie tak samo jak cała Polska 1 października 2009 roku. Czyli do 1 października nie miał pan żadnej świadomości prowadzonej wokół pana akcji operacyjnej CBA? Szanowny panie pośle, ja to powiedziałem też w słowie wstępnym, powtórzę to. Gdybym miał taką wiedzę, czy ja tego 31 sierpnia rozmawiałbym z panem Sobiesiakiem z własnego telefonu komórkowego, czy ja umawiałbym się w miejscu, które dzisiaj jest przedmiotem drwin? Znaczy, przyzna pan, znamy się trochę, że chyba naprawdę zachowywałbym się zupełnie inaczej, gdybym miał jakąkolwiek wiedzę na temat czynności, które prowadzą służby specjalne. Panie pośle, ja nie oceniam wiarygodności. Ja panu odpowiadam. Przypomnę, że ten wątek już był poruszany. Panie przewodniczący, czy pozwoli pan, że zadam jeszcze pytania pozwolę takie? No mam nadzieję, że do końca pan pozwoli. Panie przewodniczący, ja absolutnie nie podważam wiarygodności. Chcę po prostu dojść, pytam o suche fakty i już umówmy się, że nie będziemy sobie tego wzajemnie zarzucali, bo ja naprawdę nie mam takiego zamiaru. Bardzo chodzi mi tylko o to, że pan wykonał telefon do Ryszarda Sobiesiaka i umówił się z nim pan na 15:30 we Wrocławiu. A zmianę miejsca, godziny załatwia już ktoś inny, dlatego o to dopytuję. Czyli precyzyjnie, do 1 października nie miał pan wiedzy o CBA. Tak. Dziękuję. Dziękuję. Pan poseł Urbaniak.